W spotkaniu wzięło udział blisko 50 przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Wałbrzycha, Walimia, Głuszycy, Boguszowa Gorc, Świdnicy, Strzegomia i Świebodzic. Organizatorem spotkania, podczas którego przedstawiono bariery, z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe, było Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice, które reprezentował prezes Ireneusz Zyska. Niejasność i skomplikowanie przepisów prawa w przypadku pozyskiwania środków na działanie, niska świadomość społeczna finansowania organizacji pozarządowych, zawłaszczanie przez samorządy obszarów działania w sferze społecznej, niska aktywność społeczna obywateli to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Chcielibyśmy omówić, jakie te bariery są, nazwać je po imieniu, spróbować przeanalizować i odpowiedzieć na pytania również uczestników, jak można zmieniać rzeczywistość tak, żeby łatwiej było funkcjonować, łatwiej można było prowadzić działalność w ramach organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie finansowym, pozyskiwania środków, całego zaplecza prawnego związanego z funkcjonowaniem organizacji, możliwości rejestrowania, prowadzenia, rozliczania. Myślę, że w tej chwili wykład, który pan Waldemar Weiss przekazuje słuchaczom, jest bardzo, bardzo ciekawy. Prezes Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice zwrócił również uwagę na słabą współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Świebodzic. Według prezesa jest wiele dziedzin, w których mogłyby one wyręczyć samorząd. Ja przez kilka lat pracowałem w samorządzie terytorialnym w gminie Świebodzice. Spotkałem się z kilkoma problemami właśnie związanymi na tle współpracy z organizacjami pozarządowymi, pewnego rodzaju nawet rywalizacją czy konkurencją samorządów w stosunku do organizacji pozarządowych. Polega to na tym, że samorząd, mając krótkie terminy na realizację pewnych zadań, woli sam to zrobić niż niejako zlecać te zadania organizacjom pozarządowym. A przecież można powiedzieć, że to jest swego rodzaju drugi etap reformy samorządowej, bo w roku 1990 mieliśmy 27 maja pierwsze wybory samorządowe, reforma samorządowa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku. I zawsze do tej pory mówiliśmy, że to, co nam się najbardziej udało, tak przynajmniej i pan profesor Kulesza, świętej pamięci, osoba, która autor reformy samorządowej czy projektu ustawy, współautor, też mówił o tym, że to, co nam najbardziej wyszło w czasie tego dwudziestolecia, czy już w tej chwili 25-lecia wolnej Polski, to właśnie samorząd terytorialny. Niemniej jednak dzisiaj samorząd jak gdyby nie chce oddać swoich pozycji, które przyjął, a drugim etapem byłoby tej takiej oddawania dla społeczeństwa, dla ludzi aktywnych, możliwości rozwoju działalności, byłoby to, aby po prostu osoby, które są twórcze, kreatywne, mogły prowadzić działalność w ramach organizacji pozarządowych. Oczywiście w tych dziedzinach, które gmina, nie są dla gminy zarezerwowane jako działania ustawowe. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i było bardzo owocne, mimo iż z zaproszenia nie skorzystał nikt ze świebodzickich władz samorządowych.